Jesteśmy na pierwszym konwencie MMA, jest z nami Maciej Rokes Jeptuszko. Witamy, Maciek. Cześć, to ja. Witam. A przede wszystkim może porozmawiajmy o KSW, tam widzimy jego stoisk, ich stoisko za nami. Z kim najbliższa walka? Kogo byś najbardziej chciał? No wiadomo, kogo bym chciał, ale nie będę go miał, to jest pewne. Prawdopodobnie będę się bił z Kurtem Warburtonem. We wrześniu, z tego co mi wiadomo, jest duże takie prawdopodobieństwo. No ale na razie nie mogę nic więcej powiedzieć, no bo nie wiem, co się będzie działo. A co chcesz zmienić w taktyce na walkę z Kurtem? Miałeś okazję zaraz z nim walczyć w UFC, no nie udało się wtedy. Większość obserwatorów twierdzi, że za późno się obudziłeś, także co teraz? No dokładnie, wtedy przespałem dwie rundy, w trzeciej byłem aktywniejszy, nawet z tego co pamiętam, to wygrałem trzecią, chociaż moim zdaniem to w ogóle całą walkę bardzo słabo walczyłem. No muszę być agresywniejszy na pewno w tej walce, no i nie zrobić żadnego głupiego błędu. A dlaczego powiedziałeś, że pewne jest, że nie spotkasz się z Kornikiem ponownie w ringu? Na najbliższej, znaczy nie na majowej, ale na wrześniowej gali KSW. No tak mi ktoś powiedział, na wychodzi. Kto ci to powiedział? Nie mogę ci powiedzieć. To sobie porozmawialiśmy, co? Dobrze, same przygotowania w Szczecinie, czy jakieś wyjazdówki? Wiadomo, że Ankot zapasy. Do wujka Andrzeja będziemy jeździć, przygotowywać się razem z Borysem i z mega gwiazdą Mateuszem Germotem, przyszłą gwiazdą chyba 70 mi się wydaje, naprawdę mocny chłopak. Z nimi będę szlifował swoje, można powiedzieć, zapasy. No i mam nadzieję, że pokażę się z lepszej strony niż z ostatniej walki z Kurtem. Ej, na ile walk jeszcze masz podpisany kontrakt w KSW? Nie pamiętam. Przykre, ale nie pamiętam naprawdę. A co dalej? Czy chcesz wrócić za ocean i walczyć w organizacjach w Stanach, czy wolałbyś zostać w Polsce? Szczerze, no wiadomo, że każdego zawodnika jest chyba marzenie, żeby tam wrócić jak najczęściej się bić i jak najdłużej. No i do tego będę dążył też. Na początek jestem skupiony na KSW, no i chcę zdobyć tu pas. I to pewnie umożliwi mi drogę, żebym znowu walczył w UFC, bądź na jakiejś innej dużej organizacji, jak Strikeforce albo Bellator. Właśnie, Maciek, przyjechałeś specjalnie ze Szczecina tutaj do Warszawy na ten pierwszy konwent, albo na afterparty bardziej, nie wiem. I powiedz, jak oceniasz tą imprezę? Przyjechałem specjalnie tu dla ciebie, żeby wywiad dobry był, bo robisz najlepszy wywiad na świecie. A tak naprawdę, no, zaproszony byłem. Głupio byłoby taką imprezę opuścić, bo to jest pierwszy raz w Polsce. No na razie może publiki nie ma zbyt dużej, bo tak mieszają się ludzie, wychodzą, wchodzą, no ale wydaje mi się, że z roku na rok będzie coraz lepiej. No dobrze, Maciek, dzięki za wywiad i do zobaczenia na galach KSW. Proszę, pozdrawiam wszystkie dziewczyny i swoją najbardziej.